Cześć, Czemanku, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę później ten odcinek z podsumowania dziennego kontentu, ale miałem o 2030-ligowy mecz SEA w Counter-Strike'a, gramy sobie SEA Open może. Części z was coś to mówi, kiedyś Emeritos Banditos w składzie z Izakiem, paszą też grali taką ligę, teraz my gramy sobie w CSK. Na razie bilans 2 do zera, bardzo fajnie idzie, i pewnie jakiś tam odcinek też z tego CS-a wrzucę na YouTube'a. Natomiast natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy content, no to oprócz dodatkowych zawodników futy, do których zaraz przejdę, no to dostaliśmy. Pika, jeden z czterech zmiennokształtnych zmiennokształtnych premium Futis lub Futis Premium o ocenie 93, i ten pik jest dosyć drogi. Ten pik jest dosyć drogi, ale ma to swoje odzwierciedlenie prawdopodobnie w tym, że nie ma tutaj toca do trafienia, więc realnie możemy trafić, no, dużego kozaka. Jest na to spora szansa. Dajcie znaka, czy zrobiliście tego pika, napiszcie w komentarzu, jeśli tak, to kogo trafiliście. No i warto zostawić łapeczkę do góry, oczywiście. Pod tym materiałem. Będzie mi bardzo miło. Ogólnie, jeśli słuchacie materiał z dźwiękiem. To zostawcie teraz łapkę do góry. Zobaczymy, ile osób słucha tych materiałów dokładnie. Taki, Taki mały przelicznik. Dobra, skład ocenie 89. Tutaj trzeba wymienić informa albo to No i ogólna ocena 89 składu. Skład ocenie 88 i 86 już bez dodatkowych wymagań w postaci. Team of the Weeka, bądź też Totsa. No to co, robimy. W pierwszym składzie przepalam Wojtka szcząznego w Totsie. No i oprócz tego kilka po prostu foderków, które w klubie posiadamy. Także przepalamy. Otworzę sobie jeszcze po drodze z 10x85, no bo foderków nigdy za wiele. A, okej, okay, dobra, teraz idzie animacja A. Powoli, powoli mi się w klubie kończą. Dostaniemy Food Birthday Francuza, Bramka i będzie to Lafo 89. Okej, okay, no mógł być jakiś wyższy overall tutaj zdecydowanie. W tej paczce sporo też duplikatów, aż dwie karty 85, także no niezbyt dobra paczka, ale Raspadoriego, Lafonta, Forsberg, okej, okay, ja sobie ich tutaj dam tak i, i wtedy będę mógł ich po najnowszych tutaj wziąć do SBC. Forsberg, Single Lafon i Raspadori. Całkiem zgrabnie to SBC wyszło numer dwa, za chwileczkę jeszcze sobie te duplikaty odbiorę przy okazji próby otwarcia tej złotej paczki rzadkich kart. I wtedy będziemy mieli te duplikaty tutaj odpalone. Dobra, no i ostatnie już, ostatnie już wyzwanie, najmniejsze overallowo. I zobaczymy, ja tak dawno nie miałem takiego mega, mega dobrego trafu, na przykład wokół którego mógłbym budować sobie skład na Foot Champions, tak żeby, no może wreszcie zagrać Foot Champions z takim najmocniejszym składem, jaki się tylko da. Tuta, Tuta 8-5 wymienny, ale z tego do klubu po prostu i, i, i tyle. No i ostatni skład no ocenie 86. Bardzo proszę. No i możemy przejść już do otwarcia tego playerpika. Widziałem chyba gdzieś na Twitterze albo na Facebooku, że ludzie tutaj trafiali nawet na Bappe No jest to możliwe. No jest to możliwe. No czemu nie? Zmieno kształtny albo Futis, Proszę bardzo. No i zobaczmy. Jeden z czterech i tutaj będziemy. A! Co? Tak, 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 to jest. Nie, to jest jakiś zbugowany pik? To nie jest zbugowany pik! To jest mój traf! To jest mój traf z tego player pika! Tak jest! Tak jest! Mówiłem o tym od początku odcinka. Mówiłem o tym od początku odcinka, że dawno do czegoś mocnego nie trafiłem, ale jest, ale jest. O, tak, 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 tak. To jest mój chyba najlepszy trafik w tej FIFIE, to nie wiem w ogóle co gadać. Także, <laughs> będzie bądźcie tutaj, mbapę grane. Będzie Mbappe grane, no mamy jeszcze Tobiego Savina tutaj na bramce do zdobycia, miałem powiedzieć o tych zawodnikach, to mówię, EFL League. tutaj do, do zdobycia, cztery gole Francuzem, nie mam pojęcia dlaczego, ale trzeba zdobyć, a może jakoś Tobisował, może przez nazwisko, może jakieś korzenie ma ten zawodnik, proste, prościutkie, prościutkie wymagania na tego pana, także będzie można sobie w łatwy sposób zdobyć się bramkarza na Futis Premium, także na pełnym zgraniu jak to już na tym etapie gry bywa, także fajna sprawa. I jeszcze patrzę, czy coś w SBC dodatkowo wyszło oprócz tego pika. A jest, 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 jest pan Gomez, jest pan Gomez. Już patrzymy, jak on jeszcze się tutaj prezentuje. Gracze, gracze, mamy pana Gomeza, gdzie on tutaj nam się schował. Jest i on, jest i on. Lewy skrzydłowy, 5 gwiazdek, sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, 1,68 m, więc bardzo filigranowy zawodnik. Hmm. Bardzo ciekawy wygląda, świetny ma tutaj zwinność 99, równowaga 98, ma finezyjny strzał, ma strzał fałszem, nie jest futis premium, niestety, ale jest ligę, także no pod Mbappe <grym> chyba może mi pasować, no i skład to jest raptem, 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 jeden skład 87, on jest wyceniony na 79 tysięcy w tym momencie, także mm, dość, dość tanio. Pytanie, czy na tym etapie Waszych składów taki pan Wam się przyda. Nie wiem, choć się domyślam, jak mawia klasyk z jeden z dziesięciu. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Życzę Wam takich trafów jak mi i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao!